Tutaj z 9 na 10 kwietnia przed świętami Wielkiej Nocy w 1944 roku miał miejsce zrzut broni i cichociemnych. Miejscem odbioru czterech skoczków oraz sprzętu przez żołnierzy AK była placówka Imbryk. Cichociemni, którzy wyskoczyli z amerykańskiego bombowca Liberator i wylądowali bezpiecznie na Leśnej Polanie kilkaset metrów stąd, to podporucznik Stefan Bałuk Starba, porucznik Edmund Łastowski Łobuz, kapitan Tadeusz Runge Osa i kurier Henryk Waniek Pływak.